wczoraj się wprowadziliśmy w dziesięciolecie jesieni. Troszeczkę zapomniałem, o czym mam dzisiaj mówić. Dziękuję za ten pyszny rum. Jaki rum? Tak, rum. 202. Mam na imię Kamil, przyjechałem z takiego serwisu i dzisiaj opowiem wam o tym, co można zrobić na takim małym, czarnym pudełku, które w ostatnim czasie zrobiło rewolucję wśród takich mini komputerów opartych o architekturę ARM. Dużo wcześniej pojawiły się innego typu urządzenia, ale nie było takiego rozgłosu jak właśnie Raspberry Pi. Specyfikacja. Małe urządzenie oparte o procesor ARM, domyślnie chyba 700 MHz. Xiaomi nie ma, ale jest w wielkości karty kredytowej i można je kupić za $25 w ofercie. Na początku już 30. 25 była wersja rezerwowa. Zależy, która wersja. No właśnie. Znaczy, wygląda w ogóle za darmo, także ta cena nie gra roli. 256 MB pamięci współdzielone z procesorem graficznym. Wyjścia HDMI, 2 razy USB, wejście na kartę SD, wyjście GPIO, zasilanie z mikro USB, jakieś ładowarki do telefonu komórkowego, karta sieciowa i wyjście na dźwiękówkę. No i zmniejsze wyjście po zwykłych pinczach na przykład telewizor. Urządzenie posiada sprzętową akcelerację kodeku wideo, dzięki czemu możemy, udało nam się, oglądać filmy HD bez ścięcia. Ale do tego trzeba dokupić specjalne jeszcze sterowniki. One są o 1,5 funta za sterownik. Jakoś tak. Tak to wygląda. Tutaj na naszą Raspberry mieliśmy dwa radiatory. One nie są konieczne, urządzenie nie grzeje się aż tak bardzo, ale oczywiście im płodniejsze, tym dla niej dla urządzenia lepiej. Po lewej stronie wejście na kartę SD, tam wrzucamy sobie taki system operacyjny, zalecaną dystrybucją jest tak zwany Raspbian. Dwa wejścia USB, karta internetowa HDMI. Raspbian. Taki właśnie to radiatorów. One nie są konieczne, ale jeżeli bawiliśmy się w podkręcaniu Raspberry Pi tzw. turbo mode, możemy zwiększyć wydajność urządzenia do 1 GHz. To urządzenie naprawdę się kleje, jest ciepłe. Wcześniej mogliśmy podkręcać malinę, ale traciliśmy gwarancję, że się spaliło. Teraz powstał specjalny firmware, który stara się obniżać traktowanie procesora, aby jej nie spalić. Jeżeli to się stanie spokojnie, możemy ją odesłać do producenta i dostać nową. Tak wygląda mapa ciepła. Organoleptycznie możemy powiedzieć, że tak, to jest gorące. Nie badaliśmy jeszcze temperatur na samym procesorze. Teraz tak, system skorupuje z karty SD. Jest wymagana do budowania. Mogą mieć to karty microSD, by próbować zrobić własną przelotkę. Czy pojawił się projekt na Kickstarterze, gdzie ktoś próbuje zrobić takie wejście z SD na microSD, wielkości, tak żeby karta nie wystawała z urządzenia. Stwierdziliśmy, że to jest proste, to sami zrobimy. Metodą MacGyvera, nie udało się. Jest sporo dystrybucji, które mogą wystartować na tym urządzeniu. Raspbian, Fedora, OpenElec, Raspberry C, Gentoo i tak dalej. Jest tak naprawdę dużo. Fajną rzeczą do tego typu, do Raspberry Pi są obudowy. Tak naprawdę ludzie już zaczęli robić obudowy ze wszystkiego, co jest dostępne na rynku. Klocki Lego, drewno, papier, gotowe obudowy do wydrukowania z PDF-u. Mam kilka zdjęć, zaraz wam pokażę. Urządzenie schowane jakieś tam w szkatułce. Najpopularniejsze obudowy akrylowe do kupienia na serwisach aukcyjnych za 19,90 plus koszta przesyłki. Z grafem, jak to chcemy, przezroczyste, nieprzezroczyste. Do sklejenia z papieru dostajemy PDF, który drukujemy. Jeżeli potrafimy coś skleić z papieru, to damy radę. Z tektury. Bardzo fajne wersje z drewna. Jak mamy jakieś wycinarki, czy drukarki 3D, możemy sobie z drewna zrobić, czy plastiku. Ładniejsze wersje z drewna.
takich plastików, folii, czegokolwiek. Mi się najbardziej podoba wersja, o, to jest ta wersja, którą mamy po wersję nieglerową. Bardzo długo się na nią czekało, bo wszyscy się rzucili tak naprawdę, bo jak już kupili swoje łódki, kupili, zaczęli kupować obudowy. To był jeden z fajniejszych wytrwałych obudów. Z klocków Lego. Generalnie jest dużo pomysłów. Są nawet takie projekty, gdzie pewien człowiek schował Raspberry Pi w gripa do aparatu i za pomocą Raspberry Pi sterował tym aparatem. Wywalił wszystkie baterie, wrzucił tam tą płytkę i robił sobie przez inne zdjęcia. Inny typ obudów, no jest to naprawdę sporo. Znaczy, że jest sobie serwisy aukcyjne lub gotowe schematy, jak zbudować tego typu obudowę. A jeden z fajniejszych obudów to była paczka po Marlboro. Też się magina się podoba. Zastosowanie. Zrobiliśmy jakiś czas temu konkurs, w którym daliśmy ludzi, gdyby dostali to urządzenie, co by z nim zrobili. Oczywiście najczęściej padały odpowiedzi typu zamienić do nowego komputera. Niestety to urządzenie jest tak wydajne, żeby tam przeglądać internet. Home Theater, Personal Computer. Akurat ja się teraz w tym bawię, próbuję to podłączyć pod stary telewizor, cyfrową telewizję naziemną, dysk sieciowy, no i XBMC, aby oglądać filmy. Do tego się bardzo fajnie sprawdza, zwłaszcza z kodekami. Serwery typu Samba i NFS. Należy pamiętać, że to urządzenie bierze maksymalnie 5 watów. 3,5. Także to jest bardzo mało. Domowe serwery jakieś www. Chyba one tutaj zrobią jakiegoś klaska na Raspberry Pi. Oczywiście SSH, torenty. Tak, że masz może do wydajności NFS na... Nie, ale wiesz co, możemy zrobić testy, jak to działa. Nie, znaczy ogólnie, no, to może nie jest aż tak wydajne, ale mam jeszcze parę jeszcze testów, to wam pokażę. Jeden z fajniejszych pomysłów był monitoring. Urządzenie, podłączamy kamerkę internetową, aplikację, która wykrywa ruch, jeśli się ruch, oczywiście to starze, zresztą nagrywa, że robi zdjęcia. Jest też bardzo fajny projekt kamerki dołączonej do Raspberry Pi. Ona tutaj trzeba mieć 24 megapiksele. Jakąś tam kosmiczną liczbę. Inne fajne projekty, które ludzie nadsyłali, są zrobili z Raspberry Pi, to była elektroniczna niania. Z jednym z bardziej powiązanych pomysłów była powietrzna kurtyna. Chodziło o to, że człowiek mieszkał w akademiku i strasznie nie lubił, jak pod nim studenci palili papierosy. Stwierdził, że Raspberry Pi będzie wykrywało za pomocą czujników dym. Jeśli dym się pojawia, to chodzi wentylatory, który ten dym wypcha za okno. Monitoring elektroniczny, miania, roboty, które chodzą i mapują na przykład mieszkania. Aha, internet, nie chciałem, bo ktoś się bawi w spoofing znowu, także się nie obejrzymy. Można bardzo fajnie podłączyć do urządzenia różnego rodzaju wyświetlacze. One są dosyć tanie, tak naprawdę podłączenie ich nie jest trudne, są gotowe schematy. Jest gotowa biblioteka napisana w Pythonie do obsługi miścia KPIO. Troszeczkę trzeba polubować, bo nie wiem, poskręcać na pajączka te kabelki. I możemy sobie dowolną ilość znaków wyświetlać na takim urządzeniu LCD. Nasz znajomy zrobił plugin do XBMC, dzięki czemu na takim wyświetlaczu wyświetla sobie tytuł muzyki lub filmu, jaki właśnie ogląda. Plus sterowanie Raspberry Pi za pomocą pilota. Normalnie na jeden. I tak, jeżeli chodzi o wydajność, to standardowo to jest 700 MHz. Są takie tryby, w których możemy przełączyć malinę i wyjść na wyższy, tak podkręcić ją. Jest to teraz oczywiście legalne, nie tracimy gwarancji, wcześniej mieliśmy z tym problem. Jest gotowe narzędzie do konfiguracji. Wchodzimy sobie w Raspi Configa, wchodzimy w specjalne menu i wybieramy sobie tryb, w którym ma pracować urządzenie. Nawet wersji 1 GHz, ona się bardzo grzeje, chyba do 85 stopni Celsjusza, ale nie tracimy gwarancji, ponieważ jeżeli ta moc nie jest potrzebna, urządzenie samoczynnie takuje się w dół i stara się chłodzić. Zrobiliśmy testy kompilacji jądra na Raspberry Pi. Na 700 MHz kompilowało to się 12 godzin? 10.
dzieje się od 10 tam do 12 godzin w sekundach. Przy 1000 MHz jest to znacznie szybciej. Zrobiliśmy test kompilacji tego samego komputera na Intel Core i7, zajęło to 3 minuty. Także jest różnica, ale fakt, Intel i7 bierze znacznie więcej prądu niż takie Raspberry. No i strasznie głośno szumi, wentylatory i tak dalej. Także na stole jest Raspberry Pi, jak chcieli sobie się nim pobawić. Jedną z fajniejszych rzeczy, którą właśnie próbujemy zrobić, jest mały access point z routerem, który będzie zasilany z UPS-a. Ile on wytrzymał? 8-6 godzin? To znaczy nie udało nam się konkretnie ustalić, ponieważ straciliśmy lekko cierpliwość, ale można założyć, że... 8 godzin. 8 godzin. Dosyć duży UPS. Na 4 paluszkach podobno, z paluszków też można się urządzenie, około chyba 4 godzin potrafi wytrzymać. Także no właśnie tworzymy taki projekt, że uruchomimy na tym access point jako mały router, który będzie zasilany z UPS-a. Są tańsze tego typu wizytki, rozmowę. Ale skoro mamy części, mamy UPS-a, mamy kartę Wi-Fi, mamy Raspberry Pi, możemy spróbować. Zobaczcie, jak to działa, jaką to ma faktycznie wydajność. Access point udało się uruchomić. Teraz zobaczę. Sieć powinna być już chyba widoczna. Tak, sieć jest widoczna, możemy się do niej podłączyć. Chip są oparte o Anterosa, więc sterowniki są pod architekturę ARM i nie ma z tym najmniejszego problemu. Próbujemy jeszcze uruchomić, zrobić z takiego Raspberry Pi taki przenośny właśnie access point, którego wpinamy sobie modem na USB z kartą Areo 2 darmowym internetem. I jadąc na przykład na ryby pod namiot, na bateriach uruchomię sobie access point z internetem po Wi-Fi, żeby się nie nudzić, jak ryba nie bierze, tak? Znaczy, cenowo wychodzi to znacznie drożej niż gotowe tego typu rozwiązania. Cenowo wychodzi to drożej niż tak, ale jeżeli widzimy w kilka osób na ryby, to w stanie mieć lana, pograć sobie... Nie, o łowieniu i z niemów, bo w pierwszym dniu wpadłem do stanu hodowlanego z nowym telefonem komórkowym. Także da się. Ludzie bardzo fajne projekty robią na Raspberry Pi. Zdanie sterowane statki, nawet Kasko spróbowali wysłać już to urządzenie. No, mi się najbardziej mechanicznym pomysłem podobało wsadzenie takiego urządzenia w gripa do aparatu i dopisanie aplikacji, która robi sekwencyjnie zdjęcia, co na przykład 30 sekund. Jest to bardzo fajnie schowane w aparat. Zasilam oczywiście z baterii aparatu i rozszerzam możliwości zwykłej lustrzanki o kolejne rzeczy, na przykład automatycznie zapis plików na dysku sieciowym, czy wysył poza aparat. Jeszcze nikt się nie połączył, okej. Także jeżeli chodzi o Raspberry Pi, czy warto je kupić w tej cenie, albo niewiele większej, możemy znaleźć dużo fajniejsze tak naprawdę urządzenia. Bigboard, Bandaboard, czy ostatnio Ordolixa. Jest znacznie droższy, chyba $120. Ale ma znacznie potężniejszy procesor, więcej wyjść. Jeden z fajniejszych urządzeń, jeżeli pamiętam nazwę, chyba Snowball. To Snowball się nazywa karta. Też ma tą architekturę ARM. Budowane tam silniki typu magnetometry, akcelerometry, GPS-a, Bluetooth, generalnie wszystko. Tutaj za około 30 dolarów mamy 70 MHz, dwa USB, z którym jest jeszcze często problem, bo pierwsze nasze podłączenie, jakieś dwa porty USB, bo podłączyliśmy zasilany hub USB, żeby dopiąć więcej urządzeń. Nie mieliśmy do wyboru, albo działa dysk i klawiatura, albo klawiatura i myszka i tak dalej. Strasznie był problem, żeby więcej... Były podłączone hub USB z własnym zasilaniem i jeżeli wpinaliśmy do niego więcej niż wyłącznie 3 urządzenia, jedno z nich musiało nie działać, przestać działać.
co jest nie tak do napięcia, wszystko było ok. Nasz zamiar też tworzy mini serwer gier przenośny na Raspberry Pi, bo on ma zamiarza sobie w przerwach na wykładach odpalać właśnie takie urządzenie i grać na wykładzie, tak? Co bardzo robi na wykładzie. Jeżeli chodzi o zakup tego sprzętu, na Allegro są chyba po 200-300 zł już do kupienia Raspberry Pi. Dużo taniej się kupi, oczywiście za granicą też trochę poczekać, teraz ta produkcja jest zwiększona, więc... Ostatnio jak ja kupowałem parę tygodni temu, to napisali mi, że za pół roku dostała planowana, stwierdziłem na chorę rekord, za tydzień przyszło. O, a z zamówienia z tego Farnell? Farnell. No, no i ładniejszy formularz. Tak. Także na początku był oczywiście problem, żeby dostać to urządzenie, wielki szał, wszyscy chcieli to kupić. Teraz nie ma problemu, że zauważyłem, że bardzo często ludzie kupują coś farmem i sprzedają za dużo większą cenę na aukcjach internetowych, także już to moim zdaniem warto poczekać na dostawę z UK, tym bardziej, że można powiedzieć, że to jest szybko. Tak. Ja z farmem trzeba liczyć, a on jest to było bardzo. A, no, to super. Ale z farmem jak kupowałeś? Element 14, tak. Także można to spokojnie kupić. Kolejną fajną rzeczą, którą podłączamy do Molin, jest taki termometr na USB, nazywa się Temper 2. On ma dwa wbudowane czujniki wewnętrzne i zewnętrzne. I można zrobić z tego pogodynkę. Bo chodzi o to, że kiedyś Google udostępniał nieoficjalne API, gdzie można było się odpytać Google, i on wybudował XML bardzo fajnie dane pogodowe w danym mieście. Niestety z jakichś przyczyn to API zniknęło. I teraz budujemy też pogodynkę. A ostatnio wypisał o tym, że jest darmowy hosting serwerowni bodajże Austrii. Jakiś ISP zaoferował, że jakby nam poślesz Raspberry Pi, ogólnie to on go tam testuje i totalnie za free. To bardzo fajnie. Czy to jest właśnie fajne, że pokrywasz koszty przesyłki, to nie, no to jest oni to kosztują indywidualnie. Dużo prawdy to nie wierzę, nie grzeje się aż tak, to czemu nie? Ja myślę, że on właśnie na to. I mam serwer. I VPN na postawić. Albo jakiś mikroporek, tak? Nie, żeby sam dostęp do SSH mieć, nie? Do maszyn. SSH jak najbardziej. Ale mówię, jakiś przenośny VPN czy cokolwiek również. Ale o tym z niego nie słyszałem, to jest fajna rzecz. Ostatnio. Szkoda, że nie można u nich kupić gotowego. To trzeba wysłać. Musisz sobie prekonfigurować te długi dane, nie skonfigurować, oni tylko wsadzają, zapinają internet, zapinają też się na niczym. Nie, to jest. Pytanie, czy zwracają się po prostu. I pytanie, co z tym jeszcze nam robić, tak? Ale no, generalnie urządzenie powstało jako tak naprawdę platforma do nauki, więc nie wymagajmy od niej za dużej wydajności. Chociaż może naprawdę dla dłuższych turbo mogę coś wycisnąć z niej, tak? Czy prawidłowo się nie mówi Raspberry Pi? Wiesz co, my to mówimy Malino po prostu na to. Ale na samym sensie są fajniejsze tego typu płytki. Ja pamiętam, że pierwszy raz to słyszałem było z Beagleboardem tego typu płytką i ona jakaś nie zdobyła wielkiej popularności w naszym kraju. Bo ona droga była. Droga. Trick z Raspberry Pi polega na tym, że masz normalny komputer w cenie 100 zł. Ale myślę, ludzie się rozczarowują wydajnością tego. Na przykład, no, sam zapis leczy na karcie SD, tam się robi, to już jest problem, czy teraz na razie się upgrade uruchomię, czy budowuję sobie listy pakietów, to trwa. To naprawdę trwa i... To niby XPRC, ten menu tak ledwo chodzi, ale w końcu wybiorę się ten filtr i w full HD chodzi, a mi na razie, więc nie. Dokładnie, to jest fajne, że upaliliśmy XPRC i dojście do momentu play naprawdę trwało długo, bo i obciążenie procesora 100%, rysuje to okienka, ale zaczyna rozkodowywać wideo, to faktycznie nie jest to. Czy masz z tymi dodatkowymi teraz sterownikami, kodekami, które można kupić? No oczywiście telewizja cyfrowa. Naziemna telewizja cyfrowa może bez problemu, choć są kodeki na to urządzenie. Wystarczy tylko dokupić jakiś konwerter, wpiąć po USB i możemy się cieszyć telewizją cyfrową naziemną. Jak ktoś chce się pobawić urządzeniem, to ono tu stoi. Mam nadzieję, że nie zniknie.
Trzy już zostaliśmy, więc nie mamy. O, się wyłączył. Także dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to zadawajcie. Tak? Chciałem zapytać o zasilanie. Mówię, że mam było złe. A jak w praktyce, jak można sobie zrobić na przykład takie zjeździe niezależne, które nie mam kabla, to musi być gdzieś mobilne, prawda? To jakie są praktyczne rozwiązania? Czy jakaś bateria zewnętrzna, czy jak to się robi? Więc teraz tak, cztery baterie, cztery zwykłe paluszki. One albo akumulatorki bodajże 2500 mAh wystarczane, jeśli 4-5 godzin pracy tego urządzenia. Także spokojnie możesz z baterii zasilać, tylko trzeba by stworzyć jakąś czujkę, która bada napięcie, żeby zdążyło wyłączyć urządzenie, zawsze spadnie podane napięcie na bateriach. Wiesz, my to podłączyliśmy pod naprawdę duży UPS, więc to by raczej nie jeździło, ale właśnie zajmę na Forum Gigaboard, zrobił wersję pod baterię. Ja się spytałem, czy jakieś stabilizatory napięcia, czy diodyzenerator robił, czy nie, po prostu kabel, kamina, pajączka i urządzenie mówi, że do 4 godzin to chodziło w Willu. Można było coś nie zrobić na baterie słoneczne. Szczerze, że 700 mA maksymalny pobór prądu jest na tym urządzeniu? Chyba 700. Wiem, że z portu USB nie zalecę zasilać, bo port maksymalnie USB 2.0 taka 500 mA. I tu może braknąć. Przenoszę dwie uwagi jeszcze. Ten Raspberry Pi jest zasilany stabilizatorem. Tak naprawdę tam jest 3 porty prądu. Tak. To z USB pobiera 5, więc próbujcie przerabiać na zasilacz pulsowy. O. Przy czym taki zasilacz można raz, że odnoszę chyba 25% energii wtedy, bo nie ma sportu napięcia na stabilizacji. Dwa, można kupić prostą przetwornicę, która na przykład od 0,6 V trzeba mieć na dowolną stopę potencjometru. Można kupić za 20 zł. Nie wiem, jak mówię w filmie, ale nie chcę. My zasilamy z ładowarki od Samsunga, więc nie jest swój. Tak, ale było pytanie bateryjne. Lepiej kupić sobie paluszkę, przetwornicę własną, podłączyć na do procesora i dobrze działać. Tylko, że można się na USB na 5 V, to się zastanawiacie. Proszę, ciekawe w stanie. Ale podobno tam czytałem, że Ethernet jest wewnętrznie do USB podłączone. Więc też nie wiem, czy te 5 V nie ma do tego przednego niektórych komponentów. Ciekawe mi się z tym, sprawdziły te moduły na USB, które potrafią doładować się telefon komórkowy. Żustra. No, one też są na mikro USB. Taki ciekawy hak, jeśli chodzi o USB i zasilanie z USB. Okazuje się, że można zasilać Raspberry Pi z portu, który nie służy do zasilania niczego. Bo w nowych płytkach nie ma już polifiozów. Na tym porcie USB do połączenia kabów, telefonu i tak dalej i napięcie możecie cofać. Kolega, który się tym bawił, stwierdził, że no działa w ten sposób. Działa, też zasilaliśmy z laptopa, teraz są... Ty masz do laptopa, że możesz zasilać coś z USB, nawet laptop jest wyłączony, jakby system operacyjny wyłączony. To się naprawdę przydaje, kiedy trzeba doładować na telefon komórkowy, a urządzenie rezerwy bez problemu wystartuje na zasilane z USB na wyłączony laptopie, bo właśnie może braknąć tych amperów, jeżeli procesor będzie potrzebował. Druga rzecz, że jeśli o zasilanie czegoś z USB z Raspberry Pi chodzi, to problem może być na przykład taki, że urządzenie będzie zasilane, bo bierze ten prąd, ale nie starczy do baterii. Na przykład. Można. Tak. Można, można. Okej. Nie ma więcej pytań? Jeszcze raz. Na dzień dzisiejszy, którą z tych płytek polecałbyś kupić? Nie, mówisz, że tak, najniższą płacę. Znaczy, to jest najtańsza. Jest ona chyba najtańsza. Mi się bardzo podoba Bigwood, bo nie ma Bigwood. Ordo i ktoś też u nas kupił ją i tam uruchomił bodajże Androida. To też bardzo fajnie działa, natomiast moim zdaniem strasznie napalił się na Snowballa, gdyż tam ma milion czynników od właśnie jakichś grawitometrów, GPS-ów, potencjał cudowny. To jest cena naprawdę dużo tego, tej płytki. Ale one też mają taki szerszy wybór dystrybucji w Brukselach. Są na wielu z nich chodzi i Android jest portowany, ale dystrybucja lubi architektura ARM. Także są to dystrybucje. A w Brukselach też może z projektem zasilania tego
baterie słoneczne brzmią fajnie. To znaczy, że jeśli jeszcze mogę, to jeżeli ktoś chce znaleźć, czy na eBay, czy na innym serwisie aukcyjnym, staram się poszukać płytki deweloperskie od Nintendo. Jeśli wam się uda znaleźć i kupić, no to jest to odpowiednie firmy Samsung do płytki, no takiej Nintendo kontroli. Ja jestem dostępny, także jeżeli komuś to się uda, to warto. A swoją drogą, Raspberry Pi, jeszcze dochodzą nowe rozszerzenia, to Qboard to się nazywa, które rozszerzają możliwość Raspberry Pi komunikacji z Arduino. Także no, ta płytka się najlepiej rozwija. Stała się bardzo popularna również dzięki cenie, tak. Także na pierwszy raz możemy spróbować sobie kupić lub pożyczyć od nas. Tak. Okej. To znaczy od nas? Od Alekorów. Okej, okay, a jesteście gdzie? W Łodzi, ale może by nas będzie czekał. Okej. Druga sprawa, wyjście w hubie USB. Z moim doświadczeniem wynika, że takie huby aktywne mają zasilacz, który służy za trawę większości. Aha. Ja testowałem na dwóch. Więc jeżeli mieliście problem z zasilaniem, to prawdopodobnie trzeba zabrać tego huba, odłączyć zasilanie, które jest z płyty głównej. To jest pierwszy test, a jak nie działa, to podłączyć porządny zasilacz, nie trzeba to. Zresztą był wyłączony zasilacz, świeciła się dioda na to. Tak, właśnie świeci nawet jak wyjmiesz ten zasilacz z miasta. To byliśmy. To jest jak z tymi tanimi dyskami z Chin, tak? Okej. Okay. Ja mam na przykład takiego huba zasilanego, że bez względu na to, czy ten zasilacz jest wpięty do prądu, czy nie, jeżeli ja wypnę tego jacka od zasilacza z huba, to mi się restartuje laptop. No. Jeżeli on jest tylko zamknięty po USB. Okej. Okay. A to świadczy o niezbyt ciekawych rzeczach, które się tam dzieją w tych drutach. Swoją drogą udało mi się parę razy zrobić spięcie na tej płytce, ale działa. Na GPIO? Tak, na GPIO i na micro USB. Jeszcze jej się nie udało spalić, więc jest okej. Okay. To są takie pierwsze próby. Weźmy szybko po łączu, zobacz, co się działo, zapaliła się czerwona lampa, wszystko zgasło. Odstała i jest okej. Okay. Czy będzie tak ze mną? Panie niedobie. Można próbować postawić na pewno. Jeszcze nazwa głośniej. Mogę. Także ta płytka nazywa się Origin Board i jest płytką deweloperską, to można kupić w cenie zbliżonej do ceny konkurencyjnej płytki Vitobo, tylko że posiada procesor Exynos Samsungowy i większych komponentów, znaczy wszystkie komponenty tam są wyznaczone przez inny Samsung, także jest to bardzo fajna platforma i bardzo dobra platforma do poznawania, tudzież testowania rozwiązań kwantyka. Linux na przykład działa na płytkę Samsung. Musiałem ostatnio zacząć. Możesz wyjaśnić, jak jest możliwe. Mój kolega dostał też płytkę w tym momencie na linię. Ja mam dosyć z zasadem Samsunga. Gdzie kupił? Nie wiem, gdzie kupił. Myślę, że nie ma sprzedaży, miałem wcześniej ode mnie. Miałem chyba w Niemcu swoją. Nie wiem, Malina, to przede wszystkim ten Broadcom, tam jest firmware zamknięty i to jest za bardzo związane z tym konkretnym chipem, żeby tam można było cokolwiek podmienić. A czy Chińczycy chyba potrafią? To znaczy, ja nie wiem, jak wielki to jest problem, że to jest ci krótkoma, ale chyba w tej prezentacji się nie doczytałem, żeby było podane, jaki to jest rdzeń. I z tego, co mi wypowiada Wikipedia, więc to jest źródło wiedzy, na którym mogę polegać. Jest też procesor z rodziny AM11, także... A
Ale to nie procesor jest problemem, tylko karta graficzna. No, z której to się wokuje w ogóle? No to... odpowiedzieć. No jeżeli to jest doping, to ja tutaj nie mam jakiegoś drugiego uznania za zgody. Tak, także tutaj jest podobne, żeby 700 MHz, z tego co pamiętam, nawet na komputerze OpenWRT, który mam, jest podobny procesor, tylko że na 450 MHz. Także cudów to nie ma, dosyć. No, nie może, nie uda się postawić na takim systemie na odpowiednika platformy takiego stacjonarnego komputera. Okay. Dziękuję. Dziękuję.